Najprostszy według Milko Pawelski z Macedonii pulsator składający się z wytowców chińskich. Tu ten układ sterujący. W środku trochę lepszy od Milka układ kluczujący. No tu połączenia i wyjście na cewki. Na trzy cewki, a ewentualnie, aby ktoś chciał osobno połączyć sobie maty. A jak to działa? A to działa tak. Załączamy. I to się rusza. To cewka. Ona ma, jak się to tak weźmie, pokazuje, nie wiem czy byście widzieli, 670 gaussów. Zależy, w którym miejscu. Po co tutaj dałem magnes na gumce? Po co? Taki magnes chwieje polem magnetycznym. I to pole magnetyczne pulsuje nie tylko w częstotliwości zadanej. Tu mamy 13 Hz, wypełnienie 20%, ale pulsuje tak, jak natura nakazuje. Rączka jest z byłej rakiety. Tenisowej. Obcięty u góry, wklejona rączka. Zaznaczyłem sobie bieguny. Okleiłem. To wytrzymuje do 15 minut. Przy 15 minutach nagrzewa się cewka do 50 stopni. Trzeba ochłodzić. Oczywiście, aby się dało inny drut, ale oporność drutu powinna wynosić około 3 co najmniej ohmów, a tutaj mamy 7, bo drucik jest cienki. Co? Sprawdza się. Aplikator sprawdza się, działa. Dobrzeście widzieli, ile gaussów było. Kombinować można cewkami do woli. Większe, ciężejsze wytrzymują dłużej. O, na małym prądzie mogą chodzić całą noc. Różnie mówią, że homeopatyczne impulsy są lepsze. W innej książce pisze, że powinny być o kształcie zygzakowym. To właśnie robi ten magnes. On przekształca impulsy prostokątne na nieregularne. I te nieregularne, myślę, to jest nowość. To jest rękawiczka lateksowa i dwa magnesiki, które chwieją polem magnetycznym cewki, robiąc modulacje albo harmoniczne, jak to woli. Tanie to jest, najdroższa jest cewka. No, rakiety to nie liczy, nie? Bo to się nie nadawało do grania. W każdym razie warto moim zdaniem to zrobić. Ja mam na moje blizny.
I powiem szczerze, kurczę, już nie mam. Boleć. Też tak już nie boli jak. No ale to też jest z czasem, nie? To mogło naturalnie się zrobić, że przestało boleć trochę. No ale kombinuję szyszynka, grasica, oko, ucho. Bo człowiek jest półgłuchy po robocie na kopalni. No co? To kończymy. Kombinujcie, kupujcie te finach, te części. Spróbuję dołączyć linka, jak mi YouTube pozwoli, albo kto inny. I macie tanie domowe urządzenie. Aha, zasilacz mam 19,5 V. 19,5 V z komputera. Jest podłączony bezpośrednio do tych dwóch. Jeden czerwony, ten czarny pomalowany na czarno to jest ziemia, a ten jest dopływ. Z tego idzie na wyłącznik. Można sobie zrobić dwa wyłączniki, na sama cewka. Moim zdaniem te większe z dwoma MOSFETami są lepsze niż Mirko proponował, bo mi to od Mirka nie zadziałało. Prosta konstrukcja, sterownik. To można sobie ustawiać w ten sposób, że naciskamy tu. Jak to miga, to mogę zmniejszać ile chcę. I wypełnienie mogę sobie też zmieniać ile chcę. No teraz bym zmienił to na 10 częstotliwość, a wypełnienie na 26. I możecie sobie, to wytrzymuje wysokie częstotliwości też. Pudełko żem wziął ciśnieniomierza, ktoś go wyciepł. Tu sobie proszę zaznaczyć kolory, żeby później mylić i żeby była biegunowość ta sama. No i tanio, a podobno skutecznie. Nie tylko na rozrzedzenie krwi. No, ale tą książkę możecie poczytać. No to pyszk, chłopcy i dziewczynki.